Polska Kolej przejdzie szeroką modernizację. Jak informuje jeden z dzienników, zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe podpisał pierwsze umowy na remonty. Łączna ich wartość to ponad 4,5 miliarda złotych. Unijne środki trafią w pierwszej kolejności na modernizację linii pomiędzy Lublinem a Warszawą na odcinku Otwock-Lublin. Prace mają dotyczyć 150 km, w tym m.in. sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Z satysfakcją odbieramy informacje w sprawie planowanych modernizacji, mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Dodaje jednak, że ważny jest sposób ich wykonywania. Przypomnę, że na przykład linię z Warszawy do Gdyni remontowano ponad 12 lat więcej niż ją budowano. Także kwestia przygotowania specyfikacji zamówienia na modernizację linii kolejowej powinna być tak zawarta, żeby ta modernizacja była w jak najkrótszym czasie i jak najmniej podróżni odczuwali niedogodności z samej modernizacji. Po drugie, jak już linie są wyremontowane, to powinny być plany transportowe, które będą kierowały potoki podróżnych i pociągów na te wyremontowane linie, czyli nastawienie na kolej, uczynienie dźwigni finansowej tych linii kolejowych. Także wszystko jest bardzo dobrze, jeżeli się remontuje, natomiast trzeba uniknąć tych zagrożeń, o których mówiłem, i wyciągnąć wnioski z przeszłości.